Pani Anno, wydarzenia, które rozgrywają się w Pajęczynie, między innymi rozgrywają się w czasach głębokiego PRL-u. Po ostatnich produkcjach można odnieść wrażenie, że dla polskich filmowców właśnie czasy Polski Ludowej to jest taki bardzo wdzięczny temat, oczywiście jakkolwiek to zabrzmi. Jak pani myśli, z czego to wynika, że polscy filmowcy tak chętnie teraz wracają do czasów komunistycznej Polski? Czy dlatego, że jeszcze nie uporaliśmy się z tym czasem, czy dlatego, że można znaleźć jakieś odniesienia do współczesności? Myślę, że właśnie to chyba chodzi o to, że gdzieś filmowcy już nie rozprawiają się z pewną traumą, czy nie chcą jakby się oczyszczać, tylko w tej epoce odnajdują też bardzo ciekawe historie, gdzie można gatunkowo pewne rzeczy opowiedzieć i to jest taki okres, który rzeczywiście wrócił, ale pokazuje, że to kino gatunkowe jest w cenie i można opowiadać bardzo ciekawe historie gatunkowo z tego okresu, nie babrając się aż tak bardzo w rozliczaniu jakiejś przyszłości, tylko można ciekawie te historie opowiedzieć. Pamiętam wszystko od drugiego roku życia. Ariel, byłaś. Instalujemy zapalniki, zmieniamy załogę. Pajęczyna troszeczkę tego dowodzi, no jednak to jest serial o broni nuklearnej. Co wcześniej taka produkcja kompletnie nie powstała w Polsce, chyba nawet nie zanosiło się, że to coś takiego może powstać. Co dla pani było przy tym scenariuszu najciekawsze, gdy pani po raz pierwszy przeczytała ten skrypt? Mi się bardzo spodobał ten scenariusz, że właśnie jest serialem kryminalno-historycznym. Ja nawet nie wiedziałam, że powstawało coś takiego jak bomba neutronowa, a to jest prawda, więc myślę, że to dla młodego widza może być bardzo intrygujące. A mi się spodobał scenariusz, moja postać Corneli, bo ja nie grałam jeszcze w takim serialu, gdzie mogłam wcielić się jakby w postać dziewczyny, która jest naukowcem, zajmuje się pająkami, jeździ na skuterze, jest osobą introwertyczną, nie ekstrawertyczną, tak jak ja, że gdzieś te emocje ma głęboko schowane, że bardziej czuje się lepiej w świecie pająków niż w świecie ludzi, że niekoniecznie ma dobrą relację z synem, no gdzieś bardzo wcześnie straciła matkę, siostrę i nagle się okazuje, że te śmierci, że nie wiem, jej matka zginęła na wylew, siostra w wypadku samochodowym, nagle dostaje list od nieznajomego, dziwnego, tajemniczego człowieka, że to wcale niekoniecznie jest prawda i rozpoczyna się prawdziwe śledztwo kryminalne opowiadane przez Cornelię, która jest właściwie dziewczyną ze świata nauki, a zaczyna być no takim trochę śledczym, takim trochę no detektywem ze swoim synem, który jest jakimś partnerem w rozwiązywaniu tej zagadki kryminalnej, osadzonej w dwóch czasach. Mała Cornelia z roku 70, dorosła Cornelia 2010, ale tych retrospekcji jest tak dużo, że te retrospekcje wpływają bezpośrednio na Cornelię i ona tak naprawdę odkrywając historię swojej rodziny, odkrywa też jakby historię kryminalną, czyli widzimy tutaj, jak te wydarzenia, wielka historia wpływa na życie jednostki, ale też jak ta historia, odkrywanie tej historii może zmienić współczesne życie bohaterki, czyli ona gdzieś poprzez to, że może się z tym zmierzyć, jakby zmierza się z wielką traumą swojej rodziny, która ma wpływ na nią jakby osobiście, no ale też to jest tak, że odkrywanie tego no, pokazuje, jak pewne prawdy były zacierane i jest to jakby ciekawe zderzenie takiej możliwości. I to jest bardzo ciekawe dla mnie jako aktorki, było bardzo ciekawe zagranie takiej postaci. Teraz będę troszeczkę spekulował, bo na razie widziałem tylko jeden odcinek, ale tak jak... Jeżeli chodzi o pierwszy i drugi odcinek, to jestem najmniej, bo tam jest jakby wprowadzenie w tą epokę, a potem dopiero dość mocno się rozkręcę, potem jest Corneli bardzo dużo. No właśnie, dlatego chciałem zapytać, czy można zaryzykować stwierdzenie, że ta bohaterka z odcinka na odcinek będzie stawała się silniejsza, będzie stawała się taką potężniejszą kobietą, bo będzie odkrywała przede wszystkim prawdę o swojej rodzinie i o samej sobie? Tak, ona będzie odkrywała prawdę o rodzinie, o samej sobie. Ona z takiej osoby totalnie introwertycznej, no zamieni się w takiego... No w takie dzikie zwierzę, tak bym to powiedziała, żeby nie odkrywać tutaj za dużo, jakby nie zdradzać tajemnicy, ale ją to bardzo zmieni. Ona przejdzie przez ten serial taką metamorfozę, taką przemianę totalnie wewnętrzną, no taki bardzo silnie, głęboko psychologiczny proces poprzez odkrywanie historii swojej rodziny, no gdzieś za... uwikłanej czy jakby zepchniętej pod dywan z powodu takich, a nie innych czasów historycznych. Czego widzowie mogą spodziewać się po serialu Pajęczyna? No myślę, że ciekawej zagadki kryminalnej, gdzieś
myślę, że wczują się w historię bohaterów. Mam nadzieję, że będą jakby gdzieś ze mną odkrywać to wszystko i że Kornelia jest gdzieś oczami widza, więc ten widz podążając za Kornelią, również z Kornelią będzie odkrywał te wszystkie meandry i zawiłości tego procesu też w budowie bomby neutronowej i że może to być taką ciekawą, inną propozycją na jesień, także jestem bardzo ciekawa tego, jak ten serial zostanie odebrany przez widza. To już na sam koniec. W jakich w najbliższym czasie projektach będziemy mogli Panią zobaczyć? Bo słyszałam, że niedługo ucieka Pani już do Stanów Zjednoczonych. Jeżeli chodzi o rzeczy, które jakby powstały w pandemii, to jest Dom Wariatów, komedia romantyczna o rodzinie patchworkowej, która prawdopodobnie będzie w kinach w lutym. Następnie nakręciłam na Litwie Kompromat, thriller w reżyserii Jerome'a Salla z gwiazdą francuskiego kina Gilles Lelouchem. Niedawno skończyłam zdjęcia gościnna rola w czwartym odcinku serialu The Master of the Air w reżyserii Karego Fukunagi o pilotach bombowców w trakcie II wojny światowej. I teraz przygotowuję się do filmu Rebecca Miller, She Came to Me. No, mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze i w przyszłym roku stanę na planie filmowym i uda się zrealizować ten projekt.